Otwieram sesję Rady Miejskiej Pieszyc. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej sesji. W środę 24 kwietnia w sali narad Urzędu Miasta w Pieszycach odbyła się sesja Rady Miejskiej, która tradycyjnie podzielona została na dwie części, uroczystą i roboczą. W tej pierwszej dokonano wręczenia aktu mianowania na stopień porucznika Wojska Polskiego panu Julianowi Mazurowi oraz wręczono księdzu prałatowi Edwardowi Dzikowi odznaczenie brązowy medal za zasługi dla obronności kraju. Dla pana porucznika w imieniu ministra obrony narodowej akt mianowania na stopień wojskowy porucznika oraz pismo od szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Gratuluję, panie poruczniku. Natomiast w tej chwili udekoruję księdza prałata brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju. Uchwała ojczyzny. W imieniu ministra obrony narodowej oczywiście. Gratuluję. Bardzo legitymację, jak również pismo od szefa wojewódzkiego. Do tych życzeń oczywiście dołączam się. Także gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. A my również w imieniu samorządu lokalnego, w imieniu swoim, wszystkich radnych, ale wszystkich też mieszkańców Pieszyc dołączamy się do tych życzeń, do tej gratulacji. Gratulujemy, jesteśmy zaszczyceni, że nasi mieszkańcy mogą się pochwalić tak wysokimi odznaczeniami. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję panie, podzielimy się. Ja tutaj panu serdecznie gratuluję. Dzięki serdecznie. Mówią, za mundurem panny sznurem, jeszcze piękne kwiaty, tak? Jeszcze raz serdecznie gratuluję. W dalszej części sesji radni wysłuchali wielu sprawozdań z działalności za ubiegły rok jednostek podległych miastu. Na dzisiejszej sesji swoje sprawozdania przedstawiają nasze jednostki, oczywiście Centrum Kultury, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ale również Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszyscy dyrektorzy będą sprawozdawać, co działo się w ich jednostkach w roku 2018, ale też jakie mają plany na działalność roku 2019, jakie są zagrożenia, jakie widzimy perspektywy rozwoju naszych jednostek, ale do budżetu też przyjmujemy środki, które pozyskaliśmy. To bardzo pozytywna informacja, około 130 tysięcy złotych, które pozyskaliśmy na trzeci etap modernizacji i budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, czyli ten trzeci etap ulicy Hermana. Już to będzie ostatni etap. Przyjmujemy też środki, prawie 10 tysięcy złotych, które pozyskaliśmy z funduszu szkoleniowego, które przeznaczamy na dodatkowe szkolenia, na studia podyplomowe dla naszych pracowników. Staramy się tutaj ciągle rozwijać tutaj te nasze umiejętności. Wprowadzamy również do budżetu te środki, które otrzymaliśmy od wojewody w ramach rządowego programu Maluch Plus i będziemy za chwilę wydatkować te środki, zakupując niezbędne wyposażenie i sprzęt do naszego nowego obiektu żłobkowego. Przed nami długi weekend majowy, a w kalendarzu gminy Pieszyce wiele ciekawych wydarzeń. Serdecznie zapraszam naszych mieszkańców. Oczywiście 1 maja na Wielką Sowę, na szczyt na Wielkiej Sowie. Tam tradycyjnie już jak co roku otwieramy sezon, ten nasz letni sezon turystyczny na Wielkiej Sowie. Znowu nie zabraknie atrakcji, na pewno nie zabraknie turystów, na pewno nie zabraknie dobrej pogody i dobrej zabawy. 3 maja tradycyjnie święto Konstytucji 3 maja, ale będziemy też mówić o 15-leciu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To też bardzo oficjalne obchody, które tym razem pod Panteonem będą odbywać się w okolicach godziny 13, ale 4 maja, wspominając święto flagi, będziemy kontynuować nasze malowanie flagi tuż przy cmentarzu. Jesteśmy przygotowani, kupiona jest farba, wszystko co do tego potrzebne, więc zapraszamy mieszkańców, aby tak jak w tamtym roku włączyli się do tej akcji, wspólnie z nami starali się zagospodarować taką przestrzeń miejską, ale też wspólnie z nami świętowali to święto flagi, które przypada na 2 maja.
Zapraszamy wszystkich w szczególności 1 maja na rozpoczęcie sezonu turystycznego w Górach Sowich.